Witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w Poszukaniu Historii. Witam Was w pierwszy dzień świąt. Pewnie czekaliście na tę wyprawę, bo wybieramy się z Rutusem w fajne miejsca. Jak już widzimy, będzie fajnie. Zobaczymy, czy coś ten las, ta ziemia nam odkryje. Tak więc widzimy się już za chwileczkę. Jak to było? Już nie pamiętam. Aha. To była to góra. To się łączy tu. Aha. Nie. Zwariowałem. Pieniądze rozdaję. Nie, to było tak. Tamto mam na odwrót. Nie, dobrze. Nie, to chyba tu. Dobra, wciskamy. To była tu góra była. Aha. Jeszcze tylko kabelek. I będziemy mogli chodzić. Dobra, tej czynności już Wam nie pokażę, bo to będzie bardzo żmudna czynność w podłączeniu. Tak więc już do pierwszego sygnału tam się spotkamy. Gdzieś tam w lesie. Albo tam. Albo tam. Albo tu. Albo tam. No, gdzieś na pewno. Jesteśmy z Rutusem. Z Rutusem jesteśmy. Mamy pierwszy dosyć ciekawy sygnał, 54. Znam ten wykrywacz. No i co możemy zrobić? Jak nie wykopać tego sygnału? Jest dosyć twardo, za chwileczkę pokażę, co to będzie. Jeb. Przepraszam. Dobra. No i jako pierwszy sygnał Rutusem jest moneta. Nie żebym zachwalał Rutusa, ale znam go na pamięć, nie? Była taka piosenka, kiedyś znam cię na pamięć. To tak samo ja Rutusa znam. Wiem, kiedy jest moneta i kiedy kopać, ale jeszcze wam powiem, jaka to moneta. I za chwileczkę, jak ją trochę podczyszczę, to wam pokażę, ale chyba to jest... A nawet chyba to jest 5 groszy PRL, no ale moneta, nie? Chodziłem po lesie w Jaworzu z Simplexem, a tak go zachwalał, a teraz mówi, że to jest 5 groszy z 49 roku. Teraz fajnie widać orzełka polskiego. Widzę. No ale nie, no muszę się nauczyć Simplexa, no i bardzo bym się go chciał nauczyć, żeby po prostu, ale nie wiem, czy by się dało zastąpić po prostu Rutusa. No ale dlatego mam ich dwóch. Do następnego. Słuchajcie, na taki dźwięk. Co to może być? O. I posłuchajcie, jeszcze teraz nic nie będę mówił. Jakieś ptaszysko? O, jakiś dźwięk tam jest. Dziwny. No i chodzimy na ustawieniach 16 Hz. Nie spina się od razu. Nie, w ogóle się nie spina. Z pinpointerem
ogóle nie wytwarza jakichś niepotrzebnych dźwięków. Na dynamicznym, na po prostu dyskryminacji pod folię aluminiową. W ogóle stale jest dyskryminowana, chyba że większa jakaś jest. Idziemy dalej. Coś ma na wierzchu jest wykopane. Ale powiem wam, fajny jest ten las. Wczoraj jak chodziłem, ale to już była późna pora, ciemniło się, a dzisiaj mogę zarzucić większe partie, wyższe lasu. Chociaż czym wyżej, to jest mniej. No niby coś tu jest, nie? Zobaczymy. A coś na wierzchu. Zobaczymy. Coś na wierzchu było. Patrzcie się. Tu jakieś puszki. Stare czy czegoś. No i schodzimy dalej do następnego. Znalezisko. Takie coś zostało znalezione. Patrzcie się, jak tu rośnie ten meszek. To będzie coś z wojny. Może wiecie co? Mam pewien pomysł. Zostawmy to w tym miejscu, bo tu żyje roślinność. Jak widzimy, może zostawmy to w tym miejscu, gdzie my to znaleźli. Mam nadzieję, że nikt tego nie znajdzie. Widzieliście, jak kropelki wody wylatywały, a teraz lecą z nieba. Ale zostawmy to w tym miejscu. Do następnego. Mam nadzieję, że ta konstrukcja będzie się trzymać, bo tam jest przepaść. A mamy tu jakiś sygnałek. Pada deszcz, ale ja... Idę, o jest coś. O, pierścień wiodący. Wow, widzieliście? Usunęło się. Mamy. Fajny sygnał, bo plus 90. Teraz na pointerze, na pewno. Wam tego nie pokażę. Że nie mam obiektywie. Kamery, jakiś kropel. Ale nie. Dobra, idziemy dalej. W tamtą stronę. Sorry, bo tu jest nachylenie trochę podłoże. Słyszycie ten sygnał? To jest na monetę. Wyczyścimy, przestało padać. Silver. Nie wiem, wykopiemy, zobaczymy. A jeszcze może sprawdzimy pinpointerkę, jak jest to większa rzecz, bo też to może tak być. Bo Rutus nie jest aż tak doskonały. No widzicie? Zawsze wam pokażę, co to jest. Może tu nie być moneta. To jest zbytnio rozległy sygnał. No i pokazuje, że na 10 cm straciłem nadzieję, aż Dareczek się rozpłakał. Muszę go wytrzeć. Dobra, zaraz zobaczymy, co to jest. O, pierścień wiodący. W ładnym stanie zachowania. Chciałbym taką monetę znać, albo jakąś odznakę na tej drodze, bo widzę, że tu gleba daruje takie rzeczy.
Czy jest łaskawa po prostu. Teraz mam sygnał 57. No i teraz wiem, że to już jest kapsel z polmosu. Ale sprawdzimy to, czy się nie myli. No albo no, coś w tym stylu aluminium. Wow! O, coś w tym stylu. Wiem, że tu nic lepszego nie będzie. Ale penetrujemy tą drogę dalej. Sygnał plus 23, łuska z pepeszki w całkiem dobrym stanie. Ładne tu fanty wychodzą na tej drodze. Może dlatego, że jest tak dużo liści i ziemia nie jest tak kwaśna. Zresztą to jest tylko moja teoria. Rutus wygrzebał za jakąś monetkę. No jest tu PRL, ale zawsze to monetka. Chyba złotóweczka. Więc tu mamy piękną złotówkę z 1982 roku. Po następnego. Okazało się, że obok jest jeszcze jedna moneta. Jakaś cięższa. Sprawdzimy za chwileczkę jaka. A raczej no jest to 10 zł. Też PRL. Bolesław. PRL. No popatrzcie się. Może jeszcze będzie coś. Więc, o, widać fajnie. Bolesław Prus. Taki typek. Znacie go? No, następna moneta. No ja raczej chyba już tam. Dwie były. No zobaczymy jeszcze wykrywaczem, jak coś będzie, to po oczywiście pokażę. Powiem wam. Mamy jeszcze jakieś tu sygnały. Właśnie w tym miejscu. Nie wiem jeszcze, który teraz sprawdzę. No cóż, raczej nie na monety. Jakieś monety pokażę, nie będą, to nie pokażę. Po prostu. Głębiej pod tymi monetami była taka śruba, którą obstukałem. Myślicie, że warto wziąć na elektrolizę? Myślę, że warto, bo to dość coś starego jest. No wezmę to i zobaczymy, co z tego będzie. Może troszeczkę, a dobra, zajmiemy się tym później, teraz jest czas na wykopki. 24. Łuska albo guzik. Na łuskę troszeczkę by bardziej szalał, ale przekonamy się. Coś innego. Łuska. Tak jak mówiłem. Chciałbym trochę mocniejszy na łuskę. Ale był taki, bo ziemia jest
mokra i bardziej odbija skanowanie ziemi. Widziałem, jak kupiłem. Łuska tam jest. Ale w nią wjechałem. Czy to był cały nabój? Nowy ciarg. Ćwiczebny? Bez, nie. Nie wziąłem nożyka. To z pierwszej wojny światowej. Czyli do wełny. Gdzie jest proch? Jest. Kiedy się pali, nie? Sprawdzimy. To jest pierwsza wojna światowa. Bo ostatnio paliłem z drugiej wojny, bo to jest chyba Mosin. Albo ta broń austriacka, to inaczej nazwała, bo ta łuska troszeczkę była krótsza. Wyciągnę zapałki i zobaczymy. No i sprawdzimy. Chyba pierwszy, no będzie jakoś 100 lat od wojny, od pierwszej. Się to tam nadal pali. To tak bardzo się nie chce, widzicie? Miejscami. Albo jest. Widzicie? No, trochę lat od wojny minęło. A wiadomo, że z pierwszej i z drugiej wojny światowej były takie inne, takie bardziej srebrne te. A to są takie już widać, no, że to jest gorsza jakość. No powiedzmy, jakby to wysuszyć, to by w miarę nawet, no ale dobra, idźmy dalej. Mamy jakąś malutką monetę, 5 groszy, te aluminiowe, tym razem z 59 roku. Zaczyna padać. Deszcz. Pochodzimy tutaj, troszeczkę w tamtą stronę przejdziemy. A co to jest? No to święto. Patrzcie, z pasku jeszcze. Że pasek został. Taka obręcz
z paska jakiegoś, może konina. O takiej oto głębokości. I tak właśnie wzdłuż drogi. A idziemy dalej. Powiem wam, nie spodziewałem się, że w pierwszy dzień świąt ktoś będzie chodził po lesie. Myślę, że sam będę. To ludzi. Ludziami pogania. Chyba ludzie nie mają co w domu robić. Może nie mają rodziny, tak jak ja. Łuska. Może rodziny, no. Znaczy dzieci, baby. A czy inaczej bym powiedział? Miałem powiedzieć dzieci, żony. A bym mógł powiedzieć baby i bachorów. Na które trzeba dać kasę. I by trzeba było zrezygnować ze swojego hobby. Nie ma takiej opcji. Żadnych bachorów, żadnej baby do chałupy nigdy nie przyprowadził. Nie ma takiej opcji. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Tu też widzimy ładnie zachowany cały nabój. Przed tą pustą my zaszli, to znaczy, że tu strzelał. No i jeden mu się po prostu rozsypał. Co z nimi robimy, no co? Od razu go dezaktywujemy. Coś jeszcze siarkę ładną. Ale nie chcę mi się z tym bawić. Dobra, do następnego. Taki lekki sygnał, 26%. Nie wiem, no takie o, widzę monetkę. Jaką? 5 złotych. 5 złotych. Lekkie. Nie jest aluminiowe, ale lekkie. Z którego roku? Chyba z 76. No były bite. Tak, to jest 76. Tylko ta jest aluminiowa. Pierwszy raz znalazłem 5 zł takie aluminiowe. Bo zawsze były takie to. Chyba że mi się tak wydaje. Po wyczyszczeniu zobaczymy. Łuska. Idziemy w tamtą stronę. Pusto. Wystrzelono. Kawałek łyżki. Hej, Gronicek! U podnóża Tater! Moje na sobie ręce. Taka blaszka wyszła. Strasznie zaczął padać deszcz. Ja zamierzam, kurde, jeszcze fajne miejsca iść. A wziąłem Rutusa. Nie jest za bardzo odporny na deszcz, bo kamera, pinpointer i ja to jesteśmy odporni. Ale ma ubranko, to myślę, że to wystarczy.
trudne warunki. Pada deszcz, pada deszcz. Chyba będziemy kończyć. Nie chcę się chodzić po deszczu. Jeszcze pierwszy dzień świąt. Wykopiamy ten ostatni sygnał. Idziemy do domu. Olmos. Dosłownie. Tak więc kończymy dzisiejszą wyprawę. Pada deszcz, chodzi się nieprzyjemnie. A właśnie w wykopkach chodzi o to, żeby była to przyjemność. I po prostu, żeby to cieszyło, nic na siłę. Kończymy dzisiejsze wykopki, być może ostatnie w tym roku. Tak więc nie mówię, że ostatnie, mówię być może ostatnie. Miałem jeszcze ich tamten raz. Wyłączamy pinpoint radarka. Wyłączamy rutusika Bogdana. Tak więc powiem tylko do zobaczenia na następnej wyprawie!